Człowiek, który ucieka ze swojego kraju, często musi zostawić za sobą cały swój dobytek i dorobek życia. Każdy kiedyś był w kimś u siebie w domu. Bo na przykład ja przed wojną skończyłem uniwersytet, byłem lekarz weterynarii, byłem. Miałem prawie wszystko tam u siebie w domu. Straciliśmy w jednym czasie pracę, mieszkanie, całą rodzinę i musieliśmy zacząć wszystko od początku, od samego początku. To naprawdę był szok. Dodatkowo rozpoczynanie życia w nowym kraju oznacza potrzebę zorganizowania sobie różnych rzeczy na nowo. Znalezienie mieszkania, pracy, naukę języka. Wiem, co mam ciebie uczyć polski. Jeżeli ja jestem w Polsce, jeżeli ja chcę dalej to mieszkać, żyć, mam ciebie uczyć polski. Pierwszy raz, kiedy ja przyjechał, bardzo trudno było rozmawiać z ludźmi, którzy tu jest, z Polakami. Wszyscy tutaj mówili po polsku. Powiedzieli, proszę pana, tu jest status uchodźcy. Ma pan prawo osiedlenia się w Polsce, ma pan prawo do pracy i ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest paszport, tam jest Warszawa, tam jest Kraków, Wrocław. Do widzenia. I to po prostu mnie szokowało trochę. Jak to jest możliwe? Gdzie mam zacząć i co mam zrobić? Ja miałem szczęście, bo od początku ja miałem znajome. Gdyby nie byłaby moja znajoma, no byłaby coś złego, bo ona wszystko poprawiała. Nie jest łatwo zaczynać życie w nowym kraju. Dlatego warto, by cudzoziemcy, którzy otrzymali w Polsce ochronę, korzystali z wszelkich dostępnych form pomocy. Przez jeden rok osoba objęta ochroną może wziąć udział w tak zwanym programie integracyjnym. Może potem korzystać z pomocy społecznej. Pomoc cudzoziemcom oferuje też wiele organizacji pozarządowych. Ja pamiętam, jak przyjechałem pierwszy raz, to już minęło tydzień, pamiętam, chciałem wrócić do kraju. Byłem zgubiony po prostu, na początku. A teraz jest naprawdę dużo, dużo łatwiejsze jest, bo jest tyle organizacji pozarządowych, które w ogóle zajmują się sprawą uchodźcami. Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może ubiegać się o przyznanie pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji. Ułatwia ona adaptację do warunków życia w naszym kraju oraz stanowi wsparcie w rozpoczęciu samodzielnego, spokojnego życia. Wniosek o objęcie pomocą integracyjną należy złożyć w terminie 60 dni od uzyskania ochrony w naszym kraju. Wniosek należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w miejscowości, gdzie cudzoziemiec zamierza realizować program integracyjny i osiąść na stałe. Wniosek można dostarczyć osobiście, przesłać faksem lub pocztą elektroniczną, albo nawet złożyć ustnie na miejscu. Jeżeli cudzoziemiec miałby trudność w wypełnieniu takiego dokumentu, oczywiście pomocą służą osoby, które taki wniosek przyjmują. Są to najczęściej pracownicy socjalni. Jeżeli decyzja o udzieleniu ochrony w naszym kraju obejmuje oprócz wnioskodawcy także jego członków rodziny, to również te osoby powinny być zgłoszone we wniosku o pomoc. Warte podkreślenia jest również to, że niestety o pomoc integracyjną nie mogą się ubiegać ci cudzoziemcy, którzy za współmałżonka mają obywatela polskiego. Cudzoziemiec składa wniosek o program integracyjny w tej miejscowości, w której planuje mieszkać. Czasem, ale nie zawsze, możliwe jest dalsze korzystanie z tej pomocy w przypadku przeprowadzki. Jest jednak możliwa realizacja programu integracyjnego przy zmianie miejsca zamieszkania. Są to jednak okoliczności określone w przepisach prawa i dotyczą one czterech sytuacji. Te przypadki to podjęcie pracy z możliwością zamieszkania na terenie innego powiatu, uzyskanie mieszkania na terenie innego powiatu, łączenie rodzin, jeżeli istnieje możliwość wspólnego zamieszkania, konieczność specjalistycznego leczenia. Przeprowadzka z innych powodów skutkuje tym, że pomoc w innym miejscu zamieszkania nie będzie możliwa. Pomoc integracyjna udzielana jest na okres 12 miesięcy i niestety nie może być przedłużona. Przed jej przyznaniem pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
zapoznaje się z sytuacją cudzoziemca i jego rodziny i przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu ich zamieszkania. Podczas spotkania z pracownikiem socjalnym warto udzielić mu jak najwięcej informacji o sytuacji i potrzebach rodziny. Wtedy pracownik może szybciej i lepiej udzielić pomocy. W ramach tej pomocy jest udzielane kilka form wsparcia. Mianowicie są to świadczenia finansowe, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, specjalistyczne poradnictwo oraz praca socjalna. Świadczenia pieniężne są przeznaczone na bieżące utrzymanie, ale także na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem nauki języka polskiego. Każdy, kto bierze udział w programie integracyjnym, ma możliwość, a nawet obowiązek nauki języka polskiego. Dodatkowo lekcje języka polskiego oferują bezpłatnie różne organizacje pozarządowe. Centrum Pomocy Uchodźcom, działające przy Polskiej Akcji Humanitarnej, można bezpłatnie uczyć się języka polskiego. Zajęcia odbywają się w centrum Warszawy przy ulicy Szpitalnej 5. Na lekcje może zapisać się każdy, kto przyjechał tutaj do Polski i chce zostać w Polsce. Są to zarówno uchodźcy, ci, którzy się starają o status uchodźcy, ci, którzy już dostali ochronę uzupełniającą albo statut. Lekcje prowadzone są przez wolontariuszy i skierowane są raczej do osób dorosłych. Zaczęliśmy uczyć język polski od samego początku. I kiedy zaczęliśmy już program integracyjny, no już trochę rozumieli, trochę mogli pisać, czytać. Polacy nas rozumieją, ale czas od czasu tak ktoś ulubається. Ну, усміхайся. Усміхайся, що ну то нормально, але ну по-доброму так. Do zobowiązań cudzoziemca w programie integracyjnym należy m.in. konieczność zameldowania się w miejscu zamieszkania, zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy oraz aktywne poszukiwanie zatrudnienia, konieczność uczestniczenia w lekcjach języka polskiego w sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, w sytuacjach dnia codziennego, bieżący kontakt z realizatorem programu nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. В той программе, в которой мы сейчас находимся, интеграционной программе, и то, что делают для нас все работники этой программы, социальные работники, то это очень большое дело. Я очень благодарна этим людям. Здесь это школение, правники. Мы не видим, то все люди, которые меня окружают. Могу говорить только хорошо, только добре. Дякую большое. Да, после получения побот мы участвовали в интеграционной программе в Раковецке. И во время интеграционной программы мы получили 1 год возможность интегрировать гражданское общество. И мы полноценно участвовали в этом. Ну, 1 год для интеграции гражданского общества Республики Польши нам это было мало. Roczny program integracyjny często nie wystarcza, żeby cudzoziemiec zaczął samodzielne życie w Polsce. Jeśli nadal potrzebuje pomocy, może wtedy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej. Każdy cudzoziemiec, który chce skorzystać z pomocy w naszym ośrodku i w każdym innym ośrodku pomocy społecznej, musi mieć przyznany pobyt. Musi to być albo ochrona uzupełniająca, status uchodźcy bądź pobyt tolerowany. Mieć przyznaną kartę też pobytu, czyli dokument, który potwierdza to wszystko. Uchodźca powinien dostarczyć następujące dokumenty. Kserokopię karty pobytu, decyzję o przyznaniu pozwolenia pobytu na terenie Polski, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy. Oprócz pomocy finansowej cudzoziemcy mogą skorzystać również z pomocy w formie opłacenia obiadów szkolnych dla dzieci, jak również mogą uzyskać pomoc na zakupienie artykułów szkolnych i wyposażenia szkolnego dla dzieci. Oprócz instytucji państwowych, które pomagają ludziom w trudnej sytuacji, cudzoziemcy mogą też skorzystać z pomocy różnych organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jako organizacja pozarządowa udziela cudzoziemcom bezpłatnej pomocy prawnej z zakresu spraw
o udzielenie statusu uchodźcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie Cudzoziemiec może skorzystać z szerokiego zakresu usług specjalistów. Są to prawnicy, doradcy. Istnieje również możliwość, aby po wcześniejszym umówieniu się cudzoziemiec korzystał z pomocy z jednego z naszych tłumaczy, wolontariuszy. Fundacja Ocalenie okazuje pomoc wszystkim cudzoziemcom, uchodźcom, migrantom, którzy się znaleźli w Polsce i muszą szukać dalej drogi i swojego miejsca w Polsce. Jak ta pomoc wygląda? Działa punkt konsultacyjny. Okazujemy pomoc w znalezieniu mieszkania, w szukaniu mieszkania, w szukaniu, znalezieniu pracy, w tłumaczeniu w szpitalach, chodzi o tłumaczenie pomiędzy uchodźcą a lekarzem. I żadna osoba, która przyjdzie do fundacji, nie usłyszy od nas, niestety nie możemy pomóc, no przynajmniej porozmawiamy i podpowiemy odpowiedni kierunek. Mediatorzy kulturowi i mentorzy, którzy w językach, zaczynając od polskiego, czeczeński, rosyjski, ukraiński, francuski, arabski i gruziński, potrafią w tych językach udzielić wszelkich informacji i konsultacji. W Biurze Polskiej Akcji Humanitarnej, a dokładniej w Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom, można uzyskać m.in. pomoc w poszukiwaniu pracy, mieszkania czy w nauce języka polskiego. Fundacja ta prowadzi także portal i gazetę internetową dla cudzoziemców i o cudzoziemcach, która wydawana jest w kilku językach i nazywa się refugee.pl. Jesteśmy tutaj od tego, żeby monitorować i pilnować tego, w jaki sposób realizowana jest konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców. Zajmujemy się właśnie tworzeniem takich strategii i struktur prawnych, które umożliwią uchodźcom integrowanie się z lokalną społecznością. Cudzoziemcy, którzy mają status uchodźcy bądź są w tak zwanej procedurze, dostają pomoc prawną. Uchodźcy, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na temat, jak mogą się zintegrować ze społeczeństwem, dokumentami prawnymi, które obejmują uchodźców oraz treścią raportów, które sporządziło UNHCR samodzielnie bądź we współpracy z różnymi innymi organizacjami. Takie osoby mogą wejść na stronę www.unhcr.pl i znajdą tam w działce publikacje, znajdą wszystkie, a nawet jeszcze więcej niezbędnych informacji. Ja w Polsce naprawdę spotkałem ludzi, którzy przekonali mnie, gdzie zostały w Polsce. Ja miałam taki problem, że się bałam. Dlatego mówię, że nie trzeba się bać.